Hej, 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 z tej strony Kacpi i wróciliśmy do Hearts of Iron 4, gdzie próbujemy wykiwać krainy bawełny, ludzi i co? W miarę to nawet wychodzi, więc nie można narzekać na to na pewno, ale komuniści za to mają lepsze sytuacje ode mnie, a jeszcze kiedy Kalifornia przyjdzie i to będzie wtedy też problem, ale spoko. Wiecie co, milicja, dlaczego ty nie możesz tutaj zaatakować? Ja pierniczę, no. Okej, chodźcie mi tu, dobra, ładnie. Wy tutaj się wszędzie przebijacie, idealnie, bardzo mnie to cieszy. Wy tutaj bijecie się. Dobra, tutaj w miarę się trzyma wszystko. O, ja pierniczę. Nie. Nie wysyłam więcej oddziałów stąd, bo to bez sensu. Dobra, chodźcie mi tu. Dlaczego wy nie możecie tutaj zaatakować ich? Oh my goodness, naprawdę nie możecie przestać atakować jakoś idiotycznie. No, dobra, poproszę was, żebyście tak zrobili kółeczko tutaj, bo inaczej to mnie to będzie irytować. Nieładnie grożę, tutaj uciekacie mi, takie robicie myki. A co ty kurde tutaj, dlaczego ty znowu tutaj gdzieś lecisz? Oh my goodness. No to nie jest dobre, nie jest. Kurde, komuniści przebierają w siłach i to nieźle, powiem szczerze. Ej! Kurczę, no ja nie chcę takiego aż hardkorowego tutaj zagadnienia. Dobra, wy tu idziecie, wy tutaj idziecie jakoś w miarę. Dobra, bardzo mnie to cieszy. Wzrost stabilności, dobra, dziękuję bardzo. Mnie to też cieszy tutaj taki widok. Tutaj też spoko. Dobra, zaatakujcie tu. A wy przestańcie tutaj podchodzić, bo to bez sensu. Wy tutaj chodźcie i tu próbujcie mi coś zrobić. Dobra. O, ja pierdzielę. O, fajnie, super. Komuniści są w świetnej sytuacji. W ogóle oni zdobywają wszystko tutaj. Południe próbuję zdobyć, a oni tutaj się biją. O, my goodness. Dobrze, że jeszcze Kalifornia się nie zaczęła wybijać we mnie, bo to by była szenada już całkowita. O, ja pierniczę, naprawdę oni zdobyli prawie wszystkie terytoria tu. Oh my goodness, co oni narobili? Przecież przedtem nie było takich hardkorowych sytuacji tutaj, więc... Coś chyba, bo jak grałem, to jeszcze nie była zbufowana, nie było takiej... tutaj miałem przesunąć te oddziały w tym miejscu, dziękuję. Aha, i mamy do wyboru, albo oddać Meksykanom ziemię, albo nie oddamy. Meksykanom na pewno nie oddamy tego. Piernicze. Dobra, muszę teraz się bronić ten port jeden, bo to jest problem. Dobra, zaatakujcie tu. Trzeba zdobyć od tej strony terytoria amerykańskie. Czyli ci już się rozbijają. Dobra, świetnie. Weźmy sobie amerykańską wojnę domową i tyle, no. Super. Jeden. Tu. Do Atlanty wybierajcie się, dobra. Żelazna Rumunia wywołuje wojnę, no dobrze.
Dobra, ty tam odłączysz się, żeby tylko otrzymać ten port, bo to jest problem taki mały. O ja pierdzielę. Mówię, gro, na razie ja chcę, żebyście atakowali tu i tyle. No, dobra, spoko, wy tutaj też atakujcie. Wy tu atakujcie tak, żebyście nie mogli nic robić, dobra. Przejmujcie na razie inicjatywę w tych regionach i tyle, no. Dobra, trzymamy się w tym miejscu. To jest najważniejsze, że tutaj się trzymamy i nic nie mogą mi zagrozić na chwilę obecną. Dobra, przemysł się rozwija. Dobra, to teraz... Ha. Weźmy sobie, ulepszymy trochę sprzętu wsparcia, bo to też jest bardzo istotne. Dobra. Za chwilę trzeba coś będzie zrobić z tymi komunistami cholernymi, bo to jest masakra. Edukacja armii, dobra. I weźmy teraz program FBI. O, a ci jeszcze nie atakują mnie? Chyba się boją mojej ilości armii? 39 dywizji, może przyjmują, że ja jestem zbyt mocny. Oh my goodness, przestańcie mnie irytować. Jesteście wkurzającymi... bękantami wojennymi, komuniści cholerni. Nie macie co robić? Dobra, burdello bum bum tutaj na... Oh my goodness, przestań mnie tutaj wkurzać normalnie, mendo ty jedna. Dobra, Patton jakiś tutaj. Dobra, atakujcie tu. A ja pierdzielę. Dobra. A, upadek Atlanty. Dobrze. Mała mendo ty jedna. Dobra, teraz tu. Dobra. Czyli zostało coraz mniej dla... unionistów? Nie wiem jak to kurde nazywać ich. Kurde. Nie. Wszyscy jesteśmy Amerykanami i nie kradniemy od Ameryki nic. Dobra. Mhm, dobrze. Tutaj w miarę wam idzie to. Dobra, wy tutaj też. To dobijcie tylko ładnie, proszę was i tyle. A bierzmy wszystko co możemy? Nie, nie będziemy kraść od Amerykanów, dobra. Ojej, opiedziele. Car został przywrócony, system caratu. No dobra, spoko. O, Francuzi chcą mi przysłać ochotników, świetnie. Kuźde, a ci naprawdę jaja se robicie? Ile macie? Aha, bo macie 60, pewnie pełno jeszcze dodatkowych oddziałów mają z okolicy zwołanych. Dobra, wy tutaj mała mendo. Nie kombinujcie mi nic. Mhm. O, teraz zablokujcie w tym miejscu, żeby oni już nie mogli nic robić. Dobra, czyli mamy ulepszone narzędzia mechaniczne. Dobra, i weźmy sobie lepsze karabiny, bo to trzeba już. Dobra, wy tu się trzymacie, okej. O ja pierdzielę, dobra. W miarę to wygląda jakoś, ale trzeba tu jeszcze podejść. Dobra, a wy naprawdę nie możecie się poddać już.
A, do Miami muszę podejść. Dobra, świetnie. Aha, dobra, świetnie. Oni naprawdę nie mają co robić chyba tutaj, ale spoko. Dobra, spoko, to zróbmy tak. Filadelfia i zaatakujemy ich tu. I tyle. Nie bierze... A, Pittsburgh zdobyty. Nie bierzemy nic od innych Amerykanów, więc spoko. Dobra, zdobyliśmy całą tutaj bawełnianą stolicę Ameryki. Dobrze, dziękuję. To teraz tak. Usuwamy to i usuwamy... tych. Dobra, teraz łączymy wszystkich tu. I teraz tak, pierwsze co to robimy, ustawienie linii ataku, żebyście tu ładnie wszystko zrobili i na Chicago i tutaj macie to zrobić i zaatakować ich jednocześnie. I ty też się tutaj proszę dołączyć do tego całego planu zarąbistego. Dobra. Okej, okay. I co tutaj mamy więcej sił? A, weźmiemy sobie fabrykę Colta, żebyśmy mieli lepsze sprzęty strzelnicze, dobra. Wiesz co, zaatakuj tutaj kolego. Dobrze. A, ja pierniczę, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Flotylla stąd powinna w ogóle latać tu gdziekolwiek, żeby nie mogli nic mi tu zrobić dziwnego w tym miejscu. Dobra, dziękuję bardzo. Mamy program FBI i teraz, żeby wszyscy przysięgali lojalność wobec Marka Artura, który ma być wybawicielem świata i takie tam. Dobra, spoko, wy tutaj chodźcie. Teraz tak ładnie tu. Kurde, masakra. Oni naprawdę aż tak mi zdobywają terytoriów? What the fuck? Gro, bez przesady. Dobra, spokojnie. Wy tutaj ładnie też mi przebijacie się. Dobra, do tych tutaj terytoriów trzeba zdobywać ich. Okej. No, ci tutaj wysłali za dużo w to miejsce oddziałów, a tam mają problemy. Dobra, tutaj atakujcie, bo widzę, że coś komputer próbuje nie ogarniać i tyle. To wiecie co, weźcie, wyślijmy tu dodatkową siłę i tyle. No, powiem tak, na pewno jest ciekawa sytuacja. To nie mogę zaprzeczyć tego. O, w ogóle Francuzi z Francuzami się tu biją, więc świetnie jest. Dobra, chodźcie mi tu, trzeba tutaj pokonywać kolejne terytoria, bo to widzę, że oni nie ogarniają tego. Mhm. Dobra, spoko, wy tutaj super wyglądacie, dobra. Teraz tak, ładnie was tu poproszę, żebyście mi zaczęli atakować w tym miejscu. O! A, przemowa tego, komunistów i super przez to, że wszyscy się teraz denerwują, no dobra. Taka była zarąbista, że wszystkim z majtek wyskoczyli. A, Fundacja Paktu Belgradzkiego, no to fajnie. Okej, okay, dziękuję za przemysł więcej. Dobra, to teraz myślę, że weźmiemy sobie... O, samolot trochę ulepszymy, chociaż i takich nie robię. Ostatnio dopiero się przekonałem od dłuższego czasu do w ogóle funkcji takiego czegoś jak konica. Jestem bardzo upartym człowiekiem, więc tutaj to... Tak średnio, żebym ja czasami przyjął niektóre wiadomości do siebie. I tyle. A, ty chodź tu. Ty chodź tutaj. O, ładnie.
Jak tam w ogóle 48 tysięcy, naprawdę jaja se robicie, aż tyle strat macie? Dobra, wam idzie tu świetnie, więc trzeba im pokazać, że idzie im świetnie, no. Dobra, tutaj naprawiamy wszystko, dobra, czyli na Florydzie coś zrobimy, więc najpierw zróbmy tak i teraz zróbmy tak, o, dobra. Wow, ile mamy fabryk? What the fuck? Wcale im nie próbuję zrobić dużego kociołka tutaj. O, dzięki. Tyle sprzętu? O kurde. Tu, róbcie ten kociołek w tym miejscu, dobra. Dobijcie tutaj kociołek, dziękuję bardzo. Musimy dobić go, żeby tu już nie mieli problemów ze mną. Dobra, to już tak, chodźcie tu. Okej. Chodź mi tutaj z Filadelfii, koleś. Ej. Do Waszyngtonu macie siedzieć i tyle, a nie coś przekombinowywać. Really? Dobra. Ci tutaj mają problemy, okej, okay, ale ty dlaczego nie zdobywasz tego w ogóle? What the hell? O, wojna domowa w Hiszpanii. Aha, czyli Austriacy ci zjedli tych, świetnie. Dobijcie tu, dobra, świetnie. O. Trzeba tutaj zrobić coś takiego. A, wojna hiszpańska wojna domowa, no dobrze. Tutaj, tak jak mówiłem, trzeba to pokazać, że oni tutaj nie mają już władzy w tym miejscu. Dobra, świetnie. I nawet zaraz usunę ten oddział, bo to bez sensu. Zaraz zrobimy wielką linię obrony sobie. I tyle. Oni mi zjadają tutaj całe te terytoria, ale oni i tak nie mają szans, bo tam nic nie ma praktycznie, więc... Kers. Nie, nie bierzemy nic od Amerykanów, bo to później się... Oh my goodness! Co oni tu zrobili? Skąd oni tam mają, wyczesnęli znowuż oddział jakiś dziwny? Nie lubię tego właśnie, kiedy komputer z gruchy tutaj zdobywa jakieś prowincje. To jest takie... Nie lubię takich rzeczy. Pomóżcie im tu. Dobra, tutaj też pomóżcie im. Dobra, spoko. O, świetnie, coś tu się wydarzyło. Aha, czyli lojalność do MacArthura. I teraz... the war is over. O, dobra, to weźmiemy sobie to, żeby amerykańska ekonomia wojenna. Musimy to wziąć, nawet jeżeli to nie jest... jakoś super dobre, ale trzeba to wziąć. To weźmy sobie, myślę, że artylerię niech będzie, bo to bo to jeżeli nie mam wojny domowej, to mogę tym drzewkiem pójść. Aha, dobra, ale ja nie chcę. Ja chciałem specjalnie właśnie, żeby wojna domowa była. Właśnie o to mi chodziło, że cały sęk w tym zagrajmy, właśnie o to chodziło, żeby była ta wojna domowa. Ej, really? Nie możecie tutaj zrobić czegoś takiego? Naprawdę? Naprawdę? Dobra, i teraz tak, dołączycie się wszyscy tu. I teraz poproszę was, cały ten filtr jakby wojskowy ma tutaj przejść. Dobra. To
Wy tutaj sobie idziecie, spokojnie, trzeba tutaj spróbować jak najwięcej oddziałów złapać w kociołki. Kociołki są najlepsze. A i potwierdza to. O, komuniści dostają w tytę. No, tak jak ja zrobiłem tutaj im pomoc małą w ograniczeniu ich siły, to teraz przypomina im się, że oni mogą robić coś takiego jak kociołek. Dlaczego to nie zrobicie tego? O, dobra, dziękuję. Jak tu kociołek ten wygląda? Dobra, świetnie. Pod tym względem jest świetny. Dobra, chodźcie mi tu. Dobra, następne mniejsze kociołki, bo mniejsze kociołki to tym lepsza sprawa, więc dziękuję bardzo. O, Luizjana odzyskana. Aha, czyli przez to, że trochę zniszczyła się Luizjana w tych czasie walk, stracimy więcej fabryk cywilnych. Świetnie. Nie ma co, kurde. Bardzo się cieszę z tej informacji, naprawdę. Dobra, chodźcie. Aj, tutaj miałem tak zrobić. O. I cofniecie się tu, dobra. O, 4 czerwca i znowuż z powodu Święta Niepodległości, a teraz mamy wspólnego wroga, Amerykanów, więc super. O, weźmiemy sobie tutaj, zmniejszymy jeszcze zapotrzebowanie na zaopatrzenie, bo to tak jest bardzo przyjemne. Zmniejszymy całość tutaj ogólną. Wy tutaj ładnie, ładnie. Chodźcie mi tu. Detroit ładnie, tutaj też. Chodźcie do tego Cleveland. Albo nie, ty chodź tu, o. Tak, dobra, i teraz tak, ty blokujesz tu. I tutaj blokujecie, tak, dobra. Dobra, dobądźcie broni i załatwcie wszystkich moich wrogów, no, super. Cleveland odzyskane? Nie, zostawimy, nie chcę niszczyć gospodarki sobie później. To jest właśnie najgorsze, żebym... najgorsza głupota w czasie wojny domowej, żeby mówić... Tamci są źli, więc zniszczymy całość, wszystko, a później... O kurde, co my mamy zrobić, jak nie mamy fabryk? No i to jest właśnie cały ten taki postępowe myślenie w niektórych momentach. Coś jest złe, więc... Trzeba to zniszczyć, a później się okazuje, że nie jest to takie złe i po co my to niszczyliśmy. Okej, chodźcie. Nie. Nie, miałeś tu kurde iść, o. Lećcie. Ej, jak to tędy można przejść? Tak trochę dziwne to jest, ale spoko. Odzyskany jest Detroit. Super. Dobra, teraz wszystkie te prowincje trzeba ładnie odzyskać. Dobra, no. Świetnie, a wy tutaj chodźcie i do Chicago lećcie, bo Chicago pewnie już komuniści padną, cholerni. A jak wyglądają straty? 260 tysięcy do 34 tysięcy. I co? Kto jest tutaj mistrzuniem? O, amerykańska wojna, ekonomia wojenna, no dobrze, to teraz co tu mógłbym wziąć? Tego nie mogę, tutaj też nic nie mogę. Ha. Tutaj Monroe Doctrine, to nie chyba na razie. Chwilka, tylko teraz tak. Tu
ta jest... Aha, czyli to w ten deseń. Może weźmiemy tutaj to, żeby... informacje wojenne, o. Albo Ministerstwo Propagandy, albo Ministerstwo Prawdy itp. Takie inne super wymysły. Dobra, jesteśmy Amerykanami. Upadek Chicago, więc dziękujemy bardzo. Weźmiemy, przejmiemy to. I tyle. Zwyciężyłem! I co cholerniam tutaj? Dobra, teraz powiem tak. Zmieniamy wszystko na oddziały tutaj takie amerykańskich sił normalnej piechoty. I wtedy, jeżeli będę mógł, to będę starał się już tutaj przerabiać to wszystko na... może jeszcze dodatkowe jednostki czołgów, coś takiego, ale to będę musiał ogarnąć gospodarkę wtedy bardziej. Ale spoko, tutaj weźmy jeszcze sobie to. Wszystkie oddziały, tylko które nie zostały jeszcze dosłane mi. Dobra. Oh my goodness, ile? Tyle aż? What the hell, dobra. Spoko, to teraz tak weźmiemy, a weźmiemy tobie, wyślemy to. No, to świetnie. Teraz możemy Maryland i wtedy do Virginii i wtedy tutaj zaczniemy sobie ulepszać trochę bardziej przemysł już. No, świetnie. A nie wiem dlaczego ci Meksykanie nic nie zrobili. A! Dobra, chwilka. Widzę, że... aha, Kalifornia. Przyszłość Kalifornii. Jedno co odpowiem. Znika Kalifornia. Nie ma żadnej Kalifornii. O! Koniec amerykańskiej wojny domowej. Okej. Dobra, dziękuję bardzo. I wybuch w dzień świętego Walentego? Aha, po prostu... tutaj syndykaliści zrobili wielkie boom, no to świetnie. Koniec wojny domowej. W tym, no dobrze, świetnie. Dallas odzyskane, aha. St. Louis odzyskane, fajnie, że infrastrukturę i wszystkie inne miejsca takie... Oh my goodness. Dobra, czyli później myślę, że Monroe Doctrine weźmiemy sobie już też, myślę. I przy okazji sobie wezmę jeszcze rekonstrukcję Ameryki, no. To już jest trochę hardkorowe, ale myślę, że będzie wystarczająco dobrą rzeczą. Ej, bro, dlaczego wy tutaj nie możecie niczego zrobić? Naprawdę? No. Naprawdę nieźle. Jeszcze zaczynam szkolić oddziały. No to już jest w ogóle pełen wypas, że ja robię w ogóle szkolenie armii. Tylko to mnie trochę boli, że muszę odzyskiwać dużo. Aha. Dobra, czyli Stany Południowe znowu już przestają być z tym cholernym tym Union State. No spoko. Mhm. Dobra, chodźcie mi tu. Trzeba zdobyć całe te wybrzeże, bo to niepotrzebne jest mi cholerstwo. Jeżeli możecie, weźcie się, połączcie wszyscy. Dobra, przechodźcie tu, tu. No, spokojnie, tutaj się nic nie dzieje ważnego. Dobra, chodźcie mi tu. Wartime Office Information. No dobrze, dziękuję bardzo. To teraz myślę, że... aha, czyli... aha, czyli rehabilitacja narodowa. Dobra, to wiecie co? Najpierw zrobię sobie rekonstrukcję Ameryki. Według mnie najpierw rekonstrukcja Ameryki, bo to jest bardziej ważne. Seattle zdobyte, ale nie będziemy niszczyć niczego. Po co ja mam niszczyć gospodarkę? Weźcie mi wytłumaczcie sobie.
Dlaczego ja miałbym niszczyć sobie gospodarkę, którą później to ma być moje? Naprawdę, to jest serii bez sensu. Najgorsze pomysły takie są, kurde. Normalnie taki pomysł Hitlera. A, Rosja ogłasza swoje ambicje, fajnie. Dobra, do Sacramento, wy tutaj do San Francisco lećcie. Wy tutaj lećcie do Los Angeles. A, upadek Sacramento. No dobrze, dziękuję bardzo. I mamy jeszcze, co tutaj? O, więcej fabryk! Świetnie! Ale dobra, skończmy może zaraz odcinek, jak już zrobię jeszcze jedno. Los Angeles zdobyte, dobra, dziękuję. Nie kradniemy od nich, dobra. I komputer właśnie, no, już powinien przegrać. A, tutaj, ja pierniczę, tu jeszcze, San Diego jeszcze jest przecież. Dobra, zdobądźmy San Diego, nie kradniemy od Amerykanów niczego, dobra. O, i wojna bułgarska, świetnie. Dobra, weźmy może, nie, to nie opłaca mi się, co tutaj, gospodarka, o, to weźmiemy sobie. Zdobądźmy tylko jeszcze te San Diego i już wtedy skończymy sobie odcinek, bo według mnie to już bez przesady, już żebym bardziej już przejeżdżał tutaj to. Oh my god, jest Portland. Portland, really? A, dobra, nie, już wszystkie stany zostały tutaj przejęte. Dziękuję bardzo, skończone. No, i tyle, super, dzięki. No i takim optymistycznym akcentem to ja mogę skończyć właśnie odcinek. Bo wszystko już praktycznie zrobiłem, to co chciałem. Czyli mówimy tutaj o podbiciu całej tutaj moich wszystkich najgorszych wrogów, więc spoko. Teraz tylko zostało mi co, to tylko przygotować się na wojnę z Anglikami, która może wybuchnąć, a nie musi. Nie mówię, że jest to stuprocentowe, ale dobrze. No i tyle. Tym optymistycznym akcentem skończymy ten odcinek, więc trzymajcie się, do zobaczenia, hej!